Co kurwa? A macie jakieś potwierdzone informacje, czy nie? W sensie fascynujące, że... Znaczy ja wam powiem tak. Ja nie życzę nikomu śmierci, ja zresztą nawet nie śledzę tego. Ja nie wiem, czy to są ludzie, którzy sobie piją i tam, wiesz, i robią sobie jakieś swoje życie. Widziałem tylko, że w Melinie jakieś takie mieszkają, w jakimś domu, chyba w Białymstoku na szkolnej, bo jakby to przeczytałem. Ja źle nikomu nie życzę, ale z drugiej strony, czy ciebie może, kurwa, dziwić, że jak ktoś wącha, kurwa, rozpuszczalnik, to... to się tam dzieją rzeczy? Wojtek z Bombasu, Major Skodorski z Info. No dobra, to potem zobaczymy. Tak naprawdę... Ha, dobra, widzę, wbiłem na Twittera i patrzcie, pierwszy co napisał. Oficjalny kanał Majora Skodorskiego poinformował przed chwilą o jego śmierci. Wojtek z Bombasu. Wojtka nie ma już wśród nas. Świeć Panie nad jego duszą, żegnaj, do zobaczenia po drugiej stronie. Co to kurwa jest? Co mogę powiedzieć? No... No nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, jakby mam, ja mam mieszane myśli w takich tematach. Oczywiście szkoda człowieka, jak zawsze. Ja nie wiem, czy był dobrym człowiekiem, czy wiesz, czy straciliśmy ważną personę białostocką, czy był złym człowiekiem, a jakby to nie jest ważne, bo nie trzeba jakby rozpatrywać, jak ktoś umiera, czy był dobry, czy nie. Chociaż się powinno, ale zawsze jest o zmarłych albo dobrze, albo wcale. Tak pół na pół, ja uważam. Każdy pracuje na swoje legacy overall, ale no jakby jeśli to nie był jakiś wypadek czy coś, no to jakby korelacja tej śmierci ze stylem życia jest prosta i jakby powinna nam mówić, że nie powinniśmy tak żyć. No.